W minioną niedzielę 4 września odbył się 30. Tomaszowski Bieg imienia Bronisława Malinowskiego. W imprezie adresowanej do wszystkich mieszkańców naszego miasta wzięło udział około 1000 osób. Impreza jubileuszowa, która jest przeprowadzona nieprzerwalnie właśnie od 30 lat. Żeby uczcić pamięć wielkiego sportowca Bronisława Malinowskiego, który w 1982 roku zginął w wypadku samochodowym w Grudziądzu, działacze TKKF-u postanowili uczcić pamięć tego wielkiego sportowca właśnie taką imprezą sportową. Grupa sportowców, działaczy rekreacyjnych z Tomaszowa była na pierwszym biegu w Grudziądzu. Tam padł pomysł i od tego czasu rekreacyjna impreza, która w tej chwili rozrosła się do imprezy już ogólnopolskiej, jest przeprowadzona co roku. W biegu mógł wystartować każdy chętny bez ograniczeń wiekowych. Z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W biegu rywalizacja toczy się na najkrótszym dystansie 1500 metrów, dla troszeczkę młodzieży starszej na 3 km, a na, z podziałem na kategorie wiekowe, bieg główny na dystansie 10 km. Głównymi organizatorami imprezy jest Zarząd Miejski TKKF i Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie z góry od razu w tym momencie dziękujemy wszystkim sponsorom i instytucjom, które wspomagają naszą imprezę, za to, że dzięki nim, można powiedzieć, ta impreza właśnie ma taki wymiar i tak właśnie możemy ją przeprowadzać co roku. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Nikt nie wyjdzie z naszej imprezy bez upominka. Są przewidziane znaczki, są przewidziane dyplomy, są przewidziane medale. Nagrody rzeczowe również z podziałem na kategorie wiekowe w biegu głównym. Do rozlosowania w biegu rekreacyjnym i w biegu na 3 km dwa rowery górskie, ogromna maskotka oraz wiele upominków rzeczowych zarówno w biegu na 1500, 3 i 10 km. Celem imprezy jest popularyzacja biegania jako powszechnie dostępnej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.